bardzo serdecznie. Na imię Emilia, Emilia Słonko. Razem z Jackiem mam przyjemność prowadzić seminarium. Ja robię takie wprowadzenie do tematu, dlatego że mamy mówić o alternatywnych systemach żywnościowych, więc warto się skupić właśnie na tych pozytywach i na tym, co można zrobić. Ale chciałabym właśnie, zanim do tego dojdziemy i do tej trzeciej książki, to ja chciałabym opowiedzieć o tych różnych niepokojących tendencjach, które są związane z dominującym obecnie modelem produkcji żywności na świecie. Takich tendencjach. To jest temat jest bardzo szeroki, więc chciałabym tylko nakreślić parę spraw. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja tematyką żywnościową zajmuję się już od kilku długich lat, właściwie od 2009 roku. Temat suwerenności żywnościowej, prawa do żywności, walki z głodem na świecie, to były takie tematy, o których zaczynałam w Polskiej Zielonej Sieci i przez te wszystkie lata w ramach różnych projektów, w ramach różnych kampanii ten temat rozwijaliśmy też, współpracując z bardzo wieloma organizacjami, współpracując z rolnikami, współpracując też właśnie z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, który jest teraz organizatorem tego webinaru. I teraz już współpracując z nowymi inicjatywami, które powstają i o tym też będziemy opowiadać. Będzie o tym opowiadać i Jędrek. Więc tak, jeszcze tak, jeżeli chodzi o mnie, to jestem też członkinią, założycielką, współzałożycielką Fundacji Otwarty Plan w Krakowie. I tam też w dużej mierze jednym z tematów, którym się obecnie zajmujemy, czy się zajmuje, jest kwestia zmian klimatu i zanieczyszczeń powietrza, więc jest taki drugi obszar mojej pracy, który się obecnie wyłania w tej tematyce pracy w trzecim sektorze, żeby tak to ładnie ujmę. Więc to jest jakby tematyka mojej prezentacji, agrobiznesu żywnościowa. Tutaj też autoreklama, możecie sobie zajrzeć na naszą stronę Fundacji Otwarty Plan. Dobra, zaczynam. Jeżeli o temat żywności, to jest to tematyka bardzo skomplikowana, bardzo szeroka i można tutaj naprawdę siedzieć do rana i nie wyczerpać wszystkich tematów. Natomiast to, co jest ważne i co chciałabym, żebyście mieli w głowie, kiedy będziemy tutaj poruszać te różne tematy, to są takie zagadnienia, które tutaj tak trochę metaforycznie, trochę dosłownie przedstawiłam na tych obrazkach, na tych zdjęciach. Jak widzicie, w środku mamy taką gorejącą kulę, no to jest kula ziemska. Dlaczego ona płonie? No, otóż obecnie żyjemy w takich czasach, kiedy borykamy się z jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi ludzkość, czy wszystko inne, to jest właśnie kryzys ekologiczny. Praktycznie na każdym froncie. I taką najważniejszą tutaj kwestią, taką naprawdę spajającą te różne, te mniejsze kryzysy ekologiczne, jest właśnie kryzys klimatyczny, czyli zmiana klimatu. I żywność jako jeden z tych aspektów naszej działalności, która w znaczącym stopniu przyczynia się do tego, że zmiany klimatu postępują. Więc chciałabym, żebyście to mieli w pamięci, będziemy też jeszcze do tego wracać. Żywność to sposób, w jaki wytwarzamy, jakie mamy modele produkcji naszej żywności, sposób, w jaki konsumujemy, sposób, w jaki kupujemy tak naprawdę te produkty żywnościowe, sposób, w jaki sami je wytwarzamy, sposób, w jaki pozyskujemy energię, cała kwestia organizacji rynków rolnych, więc jakby zagadnienie jest bardzo szerokie. Patrzę, co tam piszecie na czacie, tak żeby być w temacie, okej, ale na razie widzę, że tutaj są różnego rodzaju sprawy przywitane. Jeżeli mówimy o systemach żywnościowych, to możemy tak tematycznie podejść do tego w ten sposób, żeby zapamiętać tych kilka podstawowych komponentów tego systemu żywnościowego. Tutaj tak szybko przejdę przez ten kolorowy schematik. Tak jak powiedziałam wcześniej, kiedy mówimy o systemie żywnościowym, mamy tutaj na myśli, w jaki sposób ta żywność jest produkowana lub wytwarzana, czyli
gdzie, przez kogo, z jakiego rodzaju rolnictwa pochodzi. Następnie mamy ten cały etap przetwarzania, czyli to, co się dzieje z tą produkcją rolną w różnych aspektach właściwie. Czy ta żywność jest przetwarzana, w jaki sposób ona jest przetwarzana, kto to robi itd. itd. Następnie ta przetworzona żywność jest dystrybuowana między kontynentami, w danym kraju, w regionach, do hurtowni, do magazynów. Więc mówiąc o systemie żywnościowym, musimy też pamiętać o tym transporcie, że żywność nasza jest transportowana. Następnie ona dociera do miejsca, w którym tę żywność kupujemy, czyli gdzie tą żywność kupujemy. Tutaj ta kwestia jest bardzo istotna, czyli ci wszyscy sprzedający, czyli sprzedaż detaliczna, ci, którzy nam sprzedają żywność. Konsumpcja, bardzo ważny element takiego systemu żywnościowego. W jaki sposób przygotowujemy to jedzenie, co robimy z tym jedzeniem, też właśnie kwestie tego, co robimy z odpadami związanymi z tym jedzeniem. Więc to jest ten kolejny etap w tym całym łańcuchu systemu żywnościowego. Jak wiecie, bardzo dużo żywności marnujemy i jest to też jeden z takich dużych problemów i społecznych, i ekologicznych, z którymi się borykamy. Więc to są te najważniejsze komponenty systemu żywnościowego, do których się tutaj będę odnosiła i do których też będziemy się odnosić, opowiadając o tych alternatywnych, bądź my wolimy mówić zrównoważonych systemach żywnościowych, które chcemy stworzyć. Dlaczego? Otóż jakby, kiedy mówimy o rolnictwie, to mówimy jakby o dwóch modelach rolnictwa, czyli ten takie rolnictwo, które nazywamy rolnictwem konwencjonalnym i często w organizacjach pozarządowych używamy takiego pojęcia rolnictwo przemysłowe. To jest rolnictwo, które jest bardzo nastawione właśnie na to, żeby produkt wytwarzać. Tutaj często właśnie mówimy o tej produkcji żywności, w odróżnieniu od wytwarzania żywności, co ma miejsce w innym modelu, takim zrównoważonym. Więc tutaj właśnie ta produkcja żywności odbywa się na dużą skalę. Jak widzicie na tych obrazkach, są to takie zdjęcia, które jakby obrazy nam przywodzą na myśl, jakiego typu jest to rolnictwo. Więc monokultury, duże hodowle zwierząt, duże zużycie energii i tak dalej, i tak dalej. Te wątki, za chwilę jeszcze parę kwestii tutaj poruszę w tych tematach, ale chciałabym teraz też odnieść się do tego drugiego modelu, który dla nas bliższy i który my chcemy też promować. I to jest właśnie to drobne rolnictwo, inaczej zwane rolnictwo rodzinne. Drobni rolnicy, których mamy bardzo dużo na świecie. Tutaj macie zdjęcia rolników z krajów globalnego południa, z Azji, z Afryki, ale tutaj też brakuje zdjęć rolników drobnych, europejskich rolników, których mamy całkiem sporo. W ostatnim webinarze, który był w piątek, Nina opowiadała o tym rolnictwie Unii Europejskiej i o drobnych rolnikach Unii Europejskiej. I tak z przypomnienia, co może być dla nas ważne, to że trzeba wiedzieć, że 75% z rolników, którzy działają, których jest aktywnych w Europie, ma gospodarstwo poniżej 10 hektarów, a około 70% poniżej 5 hektarów. Czyli zobaczcie, że faktycznie pomimo tego, że może się wydawać, że wszystko jest zdominowane, to znaczy, że rolnicy to teraz jest głównie operujący na wielką skalę, to jednak okazuje się, że tych drobnych rolników w Polsce mamy dużo. W Polsce i w Europie. Tak samo jest w krajach globalnego południa, w krajach rozwijających się, tych drobnych rolników tam jest jeszcze więcej. Szacuje się, że z wszystkich gospodarstw, które mamy na świecie, jest ich około, różne szacunki pokazują, 450 do 500 milionów, to 85% z nich to są właśnie drobne gospodarstwa prowadzone właśnie przez takich drobnych rolników, którzy mają po kilka hektarów. A teraz takie właśnie pytanie dla Was. Tutaj właśnie wyświetlam taki slajdzik z pytaniem. Jak myślicie, jaki procent żywności w Azji i Afryce Subsaharyjskiej dostarczają konsumentom drobni rolnicy? I tutaj macie trzy
odpowiedzi, 40%, 60% i 80%. I chciałabym Was, abyście na czacie zaznaczyli A, B lub C, czyli odpowiedź, która Wam się z tym kojarzy. Widzę, że przeważa C. No, jeszcze chwilkę. Mhm. Czyli widzę D i C, D i C, że dajecie tak, odstawiacie pół na pół, ale widzę, że jednak tendencja idzie w stronę C. Tak, macie rację. To jest 80%, czyli aż 80% żywności w tych krajach, krajach azjatyckich, na Afryce subsaharyjskiej, wystarczają ci drobni rolnicy. I to też jest taki absurd naszych dzisiejszych czasów, że okazuje się, że 3/4 głodujących ludzi na świecie to są właśnie ci drobni rolnicy. Czyli absurd polega na tym, że ludzie, którzy tak naprawdę żywią świat, żywią siebie, żywią swoje najbliższe rodziny, żywią swoje społeczności, cierpią głód. I to jest jeden z takich najważniejszych faktów, które powinniśmy wiedzieć, dlatego że często nam się wydaje, że głód wynika z tego, że tej żywności nie ma. Otóż tej żywności jest i są też ludzie, którzy mogą tą żywność wytwarzać, tylko kwestia, tutaj się pojawia ta cała kwestia dostępności do wiedzy, do narzędzi, do ziemi. Bardzo szeroki temat, który też bym wysłała Was do lektury, które znajdziecie chociażby na stronie globalnepołudnie.pl, gdzie o tej tematyce właśnie głodu na świecie i głodu na świecie możecie przeczytać więcej. Natomiast tak jakby wracając do tego agrobiznesu i rozpoczynając teraz takich parę wątków, chciałabym Wam zwrócić teraz uwagę na to, że faktycznie ten model agrobiznesu przede wszystkim wywołuje negatywne skutki środowiskowe, to jak wiecie, środowiskowe, społeczne, również ekonomiczne, raczej nie dąży w stronę zrównoważonego rozwoju. To, co tutaj jest ważne i na to chciałabym też Wam zwrócić uwagę, to jak bardzo on jest energochłonny. I tutaj macie taki cytat z wojen żywnościowych Dena Bello, w takiej klasycznej pozycji w tym tematyce, gdzie faktycznie jest zwrócona uwaga na taki problem, że globalne rolnictwo przemysłowe potrzebuje 10 kalorii energii w trakcie produkcji, przetwarzania, dystrybucji, przygotowywania produktów. Czyli jak widzicie w tym całym łańcuchu, w tym całym systemie, w tych komponentów, które przedstawiałam przed chwilą, aby wytworzyć 1 kalorię energii spożywczej. Czyli musimy zainwestować 10 jednostek energii, żeby otrzymać 1 energię spożywczą. Więc jak widzicie, jest to rolnictwo, jest to model, który jest, no, możemy powiedzieć, że bez sensu w pewnym sensie. Dlatego, że no, nie ma możliwości utrzymania go na dłuższą metę. Dlatego też tutaj umieściłam takie zdjęcie sugestywne, które ma też symbolizować trochę zmierzch tego modelu rolnictwa. Dlatego, że po prostu nie jesteśmy w stanie takiego systemu produkcji, jaki obecnie jest promowany w gremiach międzynarodowych przez Światową Organizację Handlu, przez podejścia neoliberalne, nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. Tutaj przede wszystkim chodzi właśnie o zużywanie zasobów naturalnych, w tym też nieodnawialnych zasobów naturalnych, paliw kopalnych, bo bez paliw kopalnych, w tym bez ropy, no niestety nie moglibyśmy się w tym momencie wyżywić. Tak bardzo na ropie polegamy. Ja tych wątków tutaj nie będę rozwijała, bo to jakby nie jest to miejsce. Natomiast chciałabym raczej odwołać do literatury Żywność przyjazna dla klimatu. To jest taka książka, którą napisał Marcin Gerwin, którą wydaliśmy w Polskiej Zielonej Sieci. Poprosiłabym Artura, żeby wkleił link tutaj na czacie do tej książki. I jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, aby tę książkę otrzymać w wersji papierowej, to też tutaj jest podany mój e-mail. Więc można do mnie napisać i ja tę książkę Wam wyślę. Jeszcze mamy trochę egzemplarzy w wersji papierowej. W tej książce właśnie pokazujemy, jak ważne jest to, aby produkować żywność sposobami, które są przyjazne dla klimatu, że jest to możliwe. Tutaj bardzo dużo mówimy o pozytywnych rozwiązaniach, przede wszystkim o rolnictwie ekologicznym, o permakulturze. Pokazujemy bardzo różne aspekty,
aspekty, które składają się na tworzenie właśnie tego alternatywnego, zrównoważonego systemu żywnościowego, który w pierwszej kolejności jest przyjazny dla klimatu, a w drugiej kolejności jest przyjazny dla rolników, a w trzeciej kolejności jest przyjazny dla konsumentów. Czyli tak naprawdę to jest promowanie tego modelu win-win, że każdy tutaj wygrywa, a nie modelu biznesu, business as usual, czyli biznes jak zwykle nastawiony na zysk. Teraz mam do Was takie pytanie. Jak myślicie, ile jest takich największych, jaka jest liczba korporacji spożywczych, które posiadają większość udziałów w rynku żywnościowym? Prosiłabym Was o napisanie tej liczby na właśnie tym czasie. Widzę, że tutaj 5, 10, 3, 15, 5, 8, 2, 3, 10. Tak, 10. Tak, widzę, że grupa jest bardzo świadoma. Tak, faktycznie można powiedzieć, że jest około 10. Niektórzy to są nawet bardzo, bardzo już, tak bym rzekła, bardzo pesymistyczni. Wydają nawet, że 2-3, no jeszcze na szczęście, aż tak strasznie nie jest. Teraz Wam pokażę taką mapkę, która przedstawia właśnie tą sytuację. Tutaj macie 10 najważniejszych przetwórców żywności, 10 najważniejszych marek. Jak widzicie, wszystkie one są nam znane. Ten model, który się tutaj pojawia, to jest Kraft Foods, który parę lat temu zmienił nazwę, czyli Kraft Foods zmienił się na model. Czemu my ulegamy, tak? Czemu ulegają konsumenci, często właśnie będą w sklepach, to jest właśnie to, że mamy taką możliwość wyboru, że ten wybór jest taki nieograniczony. Natomiast właśnie w momencie, kiedy się przeanalizuje, do kogo należą poszczególne marki, do kogo należą poszczególne produkty, to się nagle okaże, że właściwie jest to bardzo ograniczona liczba firm, bardzo ograniczona liczba korporacji, które jeszcze na dodatek mają między sobą interesy, łączą się spółki itd., itd., więc tego okazuje się, że tych graczy bardzo niewiele jest na rynku. Z takiego na przykład naszego podwórka, chociażby weźmy ten nasz wedel nieszczęsny, który faktycznie, właśnie przeczytałam, że ktoś pokazuje dzieciom ten obrazek. Tak, ten obrazek właśnie jest bardzo, bardzo uświadamia nam sytuację, w jakiej obecnie jesteśmy. Ale tak naprawdę do tego wedla, no to ta ścieżka wedla chociażby była też bardzo dramatyczna. Bo zaraz na początku lat 90. zostali przejęci przez PepsiCo, później pod koniec lat 90. przez Danone, Cadbury. A na przykład od 2010 był przejęty przez Kraft Foods, więc jak widzicie po prostu te nasze, bo tutaj są firmy głównie takie, które są dostępne na rynku, marki produktów, które są dostępne na rynkach amerykańskich, ale trzeba właśnie jeszcze wziąć pod uwagę taką sytuację jak chociażby u nas, także nasze krajowe marki są przejmowane właśnie przez te korporacje. Obecnie Wedel należy do Lotte Group, takiego japońsko-koreańskiego koncernu, którego przejął chyba w 2010 roku. Więc tak wygląda ta sytuacja. Chciałabym Wam pokazać na takiej kolejnej grafice z raportu. Wawel jest chyba polski. Wedel. Dobrze, że tutaj Grażyna zwróciła uwagę. To nie Wawel, to był Wedel. Tutaj jest taka fajna grafika z raportu Agropolni, który tam polecam, który też będzie w linkach, gdzie tutaj możecie zobaczyć, jaki jest udział tych najważniejszych firm w tym samym łańcuchu w przemyśle żywnościowym. Tutaj jest to wyszczególnione pod względem takich aspektów jak właśnie żywność dla zwierząt, właśnie wyżywienie, czyli animal feed, tutaj livestock breeding, czyli żywność, czyli po prostu pasze dla zwierząt hodowlanych, nasiona, fertilizer, czyli nawozy, pestycydy i pestycydy. I jak zobaczycie, co tutaj szczególnie zasługuje na zwrócenie uwagi, to tutaj macie właśnie livestock breeding, czyli pasze dla zwierząt hodowlanych. Widzicie właśnie, że 4
największe korporacje mają tak 99% rynku, z czego największa, czyli z czego tutaj cztery korporacje praktycznie opanowały całość pasz dla kurczaków. Nasiona, o nasionach jeszcze będziemy mówić, to 75% jest udziału w rynkach jest opanowanych przez 10 korporacji. W nawozach mamy tutaj 55% przez te 10 najważniejszych korporacji, a w pestycydach mamy 11 najważniejszych, które też praktycznie posiadają, uważam, że cały rynek. Takich firm, które znamy, które gdzieś tam słyszymy o nich, które tutaj szczególnie w tej tematyce właśnie są aktywne, no to jest oczywiście Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf, DuPont, Cargill, więc to są te firmy, o których gdzieś tam już słyszeliśmy przy okazji chociażby technologii GMO w rolnictwie. Dalej idąc tym tropem, czyli idąc dalej tym łańcuchem produkcji, zwróćcie uwagę tutaj na też ciekawą informację, że jeżeli chodzi o handel, to tak naprawdę cztery najważniejsze korporacje posiadają 75% udziałów w rynkach handlu zbożem i soją. Też jeszcze się do tego odniosę, a propos właśnie kwestii nasion i soi, też jeszcze bym o tym mówiła. I tutaj macie ten kolejny etap przetwarzania. Tutaj z kolei już wchodzi trochę większa różnorodność, ale i tak 10 najsilniejszych korporacji posiada niemalże 30% rynku. Mówiłam o soi, tutaj taki śmieszny, trochę kartonowy obrazek pokazuje, jak wygląda ten cały system zaopatrzeniowy właśnie tych wielkich koncernów, chociaż zajmujących się produkcją mięsa, jak wygląda kwestia dostarczania żywności dla wyżywienia zwierząt. To jest jakby znany temat, tak, że właśnie żywność w większości przypadków, to znaczy pasza dla zwierząt hodowlanych, które mamy w Europie, pochodzi właśnie zza oceanu. Głównymi eksporterzy soi to są przede wszystkim Stany Zjednoczone, Argentyna, Brazylia. Tutaj mamy akurat Amerykę Południową na tym obrazku. Dzięki temu, że ta pasza jest faktycznie, soja jest tania, pasza jest tania, możemy dużo tego mięsa wytwarzać, możemy mieć duże hodowle zwierząt. Tutaj też ten rysunek przedstawia, w jaki sposób wygląda ten handel żywnością. Możemy zobaczyć, jak ten cały świat tutaj jest skupiony, jak to często, jak to wygląda, czyli my wytwarzamy, mamy hodowle zwierząt, wytwarzamy mięso i następnie eksportujemy to mięso, bądź w Azji, bądź do krajów Afryki, afrykańskich na mocy międzynarodowych układów handlowych. To z kolei jest bardzo dużym problemem dla tamtejszych rolników, którzy nie mogą produkować, to znaczy wytwarzać własnej żywności, która jest po prostu niekonkurencyjna na tych rynkach. A propos zwierząt, ja po prostu mięsa. Tutaj mam taki kolejny bardzo ciekawy schemat, który pokazuje, jakie mamy tendencje ogólnoświatowe, jeżeli chodzi o spożycie mięsa. Po lewej stronie jakże są grafy przedstawiające, jak zmieniało się procentowo od lat 70. do 2010 roku spożycie mięsa na świecie kategoriami zwierząt. Czyli jak widzicie, faktycznie coraz tego mięsa więcej jemy. To, co jest niepokojące, to jest to, że coraz więcej mięsa jest jedzone w Azji, tam, gdzie więcej jedzono jednak wegetariańskich potraw. Kiedyś wyczytałam, że na jednego wegetarianina w Europie przypadają cztery osoby, które zaczynają jeść mięso w Azji, więc jest to faktycznie niepokojąca tendencja.
Z mięsem jest tak, że produkcja mięsa jest bardzo negatywna dla środowiska. Tutaj po prawej stronie możecie też zobaczyć, jak bardzo jest zasobochłonna. Tutaj akurat jest przykład krowy, przykład wołowiny. Otóż okazuje się, że wołowina faktycznie jest najbardziej obciążająca środowisko naturalne, nie tylko pod kątem właśnie pod kątem tego, ile należy użyć ziaren, aby taką krowę wykarmić, czy wody, ale także w tym przypadku, w przypadku hodowli krów na mięso, olbrzymie znaczenie ma kwestia metanu, który pojawia się w tej produkcji, który jest jednym z czynników przyczyniających się do zmian klimatu. Jak tutaj zobaczycie, tutaj ta liczba 3 milionów litrów wody, ponad 3 milionów litrów wody, to nie jest tak, że ta jedna krowa przez swoje życie wypija 3 miliony litrów wody, bo to chyba byłoby raczej niemożliwe. Bardziej chodzi tutaj o tą kwestię, że to jest ta woda, która jest jakby zużywana też w tym całym procesie i wytwarzania żywności i też wytwarzania żywności dla krów, ale też chociażby mycia klatek na różnych etapach. Więc faktycznie te liczby robią wrażenie. Jeszcze tak, żeby tutaj ktoś pisze, Chiny strony rządowe mają już stworzyć 50% ciągu najwyższych wydaje, że 10 lat, tak, ktoś napisał na czacie. Tak, jest to problem, który jest coraz bardziej zauważalny w różnych miejscach na świecie. W ramach agend ONZ, na przykład FAO, czyli Organizacji do Spraw Wyżywienia, promowane są diety inne diety białkowe niż mięsne. Na przykład promowane są już powoli robaki, czyli owady, jako to źródło białka. I faktycznie w przyszłości, żeby sobie dostarczać łatwego białka, prawdopodobnie właśnie będziemy jeść robaki. Nie jest to zła opcja. Okej, okay, patrzę na czas. Nie chcę się rozgadywać, mam dużo różnych jeszcze fajnych danych, ale to możecie sobie doczytać. A teraz trochę zmienimy temat. I mam dla Was takie kolejne pytanie. Jak myślicie? 75% żywności wytwarzanej na świecie pochodzi od 12 gatunków roślin i 5 gatunków zwierząt, 20 gatunków roślin, 10 gatunków zwierząt, 30 gatunków roślin i 15 gatunków zwierząt. O mój Boże, to chyba są wszędzie studenci Uniwersytetu Ludowego. tak, wszyscy mówią, dokładnie tak. To, co jest teraz obserwowane, to faktycznie orientujemy się, że nasza dieta staje się coraz bardziej mniej zróżnicowana, o może tak. Tutaj na tym punkcie mamy przedstawione, jak w ciągu od początków ubiegłego wieku do lat 80. jak bardzo wiele utraciliśmy różnych gatunków roślin jadalnych. Faktycznie można powiedzieć, że w ciągu ubiegłego stulecia straciliśmy 75% tej bioróżnorodności nieodwracalnie. Jest to naprawdę niepokojąca sytuacja. Zobaczcie też, że ta sytuacja jest też właśnie niebezpieczna ze względu na kryzysy żywnościowe, które mają miejsce. Jak zapewne wiecie, bo widzę, że grupa jest bardziej silna tutaj przygotowana i przygotowana z tematem, właśnie kryzys żywnościowy, który wybuchł w 2008 roku, on był spowodowany m.in. właśnie tym, że tak bardzo wiele krajów globalnego południa było uzależnionych od importu bardzo niewielu właściwie surowców, bardzo niewielu produktów żywnościowych, w tym ryżu, pszenicy. Więc w momencie, kiedy pojawiły się susze, czy to w Azji, czy właśnie też w Amerykach, doprowadziło to do tej sytuacji, że faktycznie na rynkach światowych zabrakło tych produktów, przepraszam, tych zbóż, doprowadziło to do wybuchu kryzysu żywnościowego. I tutaj się otwiera ten cały wątek właśnie, dlaczego ci rolnicy, dlaczego nie mogą sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych. No oczywiście
jest to cała sprawa związana z tym, że agrobiznes niestety wyniszczył drobne rolnictwo rolników w krajach globalnego południa, uzależniając praktycznie te kraje od importu. Takich tutaj ciekawostek, które mi zawsze tak daje dużo do myślenia. Zobaczcie, kiedy było na początku ubiegłego wieku było prawie 500 rodzajów sałat, a teraz mamy ich 36. Ciekawa jestem, czy są dostępne w sklepach. Tutaj właśnie ten światowy rynek lasu oczywiście znów jest zdominowany przez, jak widzieliście na poprzednim temacie, przez te najważniejsze kilka właściwie korporacji. To jest 75% należy do nich, 75% udziału w rynku. Tutaj to szczególnie Monsanto jest tym głównym graczem. Tak, trzeba też wiedzieć, że te firmy, które właśnie inwestują w rynek nasion, one też inwestują w pestycydy. I to jest właśnie bardzo ciekawe zjawisko, że właśnie ci, którzy zdominowali rynek nasion, również inwestują w pestycydy. I to też jest bardzo ciekawy przykład, jeszcze Wam pokażę, tego, co ma miejsce obecnie w tym systemie, w agrobiznesie, czyli taka integracja, tak zwana integracja wertykalna. Chodzi o to, że korporacje dążą do tego, aby zawłaszczyć nawet pojedyncza korporacja, to na przykład korporacji Cargill, żeby zawłaszczyć cały ten łańcuch, począwszy od nasion, po dostarczanie już przetworzonych produktów konsumentów. Tutaj widzicie na przykładzie, właśnie jak już wspomniałam, Cargillu. Cargill nie dość, że wziął się za produkcję genetycznych nasion soi, czy karmi, czyli właśnie też dostarcza pasze do wyżywienia zwierząt. Nie dość, że właśnie patentują nasiona, zajmują się nawozami, to kontraktują właśnie z rolnikami zbytek tych swoich produktów. Następnie też opanowują handel. Tutaj właśnie mamy, tutaj jest ten przykład handlu soją, handlu kukurydzą, gdzie Cargill jest jeden z tych czterech najważniejszych korporacji, które w 75% kontrolują rynek właśnie sprzedaży soi oraz kukurydzy. Też starają się zyskać przestrzeń właśnie w przetwarzaniu żywności, żeby właśnie więcej mają tam wpływów. Jak już powiedziałam, też kontraktują z supermarketami odbiór swoich produktów. Więc jest to tak zwana integracja wertykalna, czyli każdy poszczególny element tego łańcucha te firmy starają się przejąć. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które właśnie w rezultacie daje nam tą sytuację, jaką obecnie mamy. Czyli, że globalny rynek żywnościowy jest przyjęty przez tych 10-15 najważniejszych graczy. Jeżeli chodzi o nasiona, to faktycznie teraz mamy taką sytuację w Unii Europejskiej, że czekamy na takie rozporządzenie, które ma uregulować kwestię obrotu nasionami w Europie. Jak zapewne wiecie, ten rynek obrotu nasionami jest bardzo restrykcyjny, wszystko jest fantastycznie uregulowane, jakie nasiona mają być dopuszczane do obrotu, co można, czego nie można, jaka jakość. Ten proces trwa od kilkunastu lat. Jest też kompatybilny z tym procesem właśnie wyłaniania się tych gigantów korporacyjnych, które mają coraz więcej wpływów w tym ogólnoświatowym systemie żywnościowym. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie takich nasion rodzinnych, nasion, które są przechowywane przez rolników, które mogłyby być wprowadzone do obrotu,
te kwestie cały czas są nierozwiązane, to znaczy w tym znaczeniu, że propozycja Komisji Europejskiej, która została wprowadzona w 2014 roku, praktycznie starała się wyeliminować z rynków tego typu nasiona. To zostało zakwestionowane przez organizacje pozarządowe, organizacje rolnicze, które bardzo oponowały przeciwko takim rozwiązaniom, żeby nasiona, rodzina przechowywane przez rolników tradycyjne były niszowe, żeby były też przechodziły całą masę różnych biurokratycznych formalności, aby mogły być wpisane do rejestru. Jakby cały czas czekamy na odpowiedź Komisji Europejskiej i to jest spodziewane, że to się powinno zająć w tym roku, właśnie takiego rozporządzenia nasiennego, które by te kwestie uregulowały i też zapewniały dostęp do rynków nasion właśnie dla tych nasion, które nie pochodzą od korporacji. Niestety tendencja od kilkunastu lat jest taka, że w obrocie są przede wszystkim te nasiona, które są przez te największe korporacje opracowywane w laboratoriach, otrzymywane w wyniku genetycznego doboru. I faktycznie jest problem z tym, żeby takie nasiona, które chociażby nasi znajomi rolnicy mają, żeby takie nasiona sprzedawać. Oczywiście teraz, jeżeli one nie są zarejestrowane, ich sprzedawać nie możemy, możemy się nimi jedynie wymieniać. I tutaj faktycznie ważne jest to, co się obecnie dzieje, czyli właśnie pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy, gdzie możemy takie nasiona wymieniać i dzięki temu przechowywać tą biologiczną różnorodność, utrzymywać. To też ma bardzo duże znaczenie dla zmian klimatu. Na przykład wie się, że te rodziny odmiany nasion mają takie właściwości, że potrafią się adaptować do zmieniających się warunków klimatycznych, dlatego też w rolnictwie czy w sadownictwie powraca się do tego, aby rolnicy, zwłaszcza ci ekologiczni, bardziej świadomi, takie nasiona wyzwali u siebie i w ten sposób, żeby te nasiona w naturalny sposób nabywały cech adaptacyjnych do zmieniających się warunków klimatycznych. Więc to jest po prostu niezwykle ważne. I w tych zrównoważonych systemach żywnościowych, czy w tym takim podejściu, gdzie promujemy zrównoważone rolnictwo, ten nacisk na to, na nasiona, aby te nasiona właśnie tę różnorodność nasion utrzymywać, zachowywać, jest bardzo duże, dlatego że właściwie dzięki tej różnorodności wszystko wskazuje na to, że będziemy w stanie wyżywić siebie w przyszłości. Też ze względu na to, że właśnie nie tylko przyjęcie zmiany klimatu i też ze względu właśnie na to, że no niestety te rynki globalne oferują nam bardzo ubogi, jak już widzieliście, właśnie zakres właśnie różnorodność mechanizmów. No, też można byłoby bardzo dużo rozmawiać, też odwołuję Was do literatury. Tutaj Jan Skoczylas podrzucił na czacie informacje, gdzie można o nasionach poczytać. Natomiast właśnie to, co my chcemy promować, to co jest właśnie dla nas bardzo ważne w tych alternatywnych i zrównoważonych systemach żywnościowych, to jest właśnie tego skrócenie całego łańcucha właśnie do tych elementów, które reprezentowane na tym obrazku. Jak widzicie tutaj mamy przede wszystkim ten zamknięty obiekt na gospodarstwie, gdzie używamy swoich nasion, gdzie używamy swojego nawozu, gdzie staramy się gospodarować w taki sposób, aby zużywać zasoby naturalne w sposób właśnie taki, żeby mogły się odnawiać. I też skrócone tutaj te łańcuchy dostaw. Znamy swoich klientów, klienci znają rolników, więc to jest ten model, do którego dążymy, który ma przyszłość i który jest już też rozpoznany na forach międzynarodowych, że ma być tym czymś, co ma nam pomóc wyżywić wzrastającą liczbę ludności na świecie, a być też rozwiązaniem właśnie na te wszystkie kryzysy ekologiczne, które obecnie
kryzys ekologiczny, z którym się borykamy. Tutaj rozwiązanie jest suwerenność życiowa i te wszystkie kwestie, które już tutaj od, to jest trzeci webinar, to już te tematy się tutaj już pojawiają. Czyli suwerenność żywnościowa rozumiana właśnie jako prawo, nasze prawo rolników, konsumentów do tego, abyśmy mogli decydować o tym, co tam jest. I tutaj w tym znaczeniu nazwą przede wszystkim właśnie to, jakich rodzajów warzyw, jakich rodzajów owoców tam jest. Nie tylko te dwa, trzy, które nam oferują supermarkety, czyli właśnie te firmy, które właśnie stoją za tym całym przemysłowym rynkiem mięsa, ale właśnie chcemy, że chcemy właśnie w sposób różnorodny, zróżnicowany. Więc prawo suwerenność żywnościowa to nam teraz się zapewnić, tak? Czyli właśnie prawo do tego, abyśmy mogli decydować, co jemy. Jeżeli chcecie więcej przydać suwerenność żywnościową, już będę się zbliżała ku końcowi, żeby właśnie porozmawiać o tych alternatywnych systemach żywnościowych, to jak to może wyglądać, to polecam Wam bardzo książkę, pierwszą książkę Marcina Gerwina, Żywność i demokracja, wprowadzenie do suwerenności żywnościowej. Tutaj to, co chciałabym zaakcentować, jest zaakcentowane już w tytule tej książki. To jest demokracja. Czyli postawienie na to, abyśmy my, jako obywatele, my jako rolnicy, jako konsumenci, byśmy my wzięli sprawę w swoje ręce i zaczęli tworzyć właśnie te systemy żywnościowe, które są odpowiedzią na nasze potrzeby, które są odpowiedzią na potrzeby środowiska, są odpowiedzią na potrzeby właśnie rolników. Więc jakby ta demokracja jest jakby nieodzowna. Jeżeli mamy tworzyć właśnie coś, co działa, coś, co działa we właściwy sposób i jak wyniesie nas przyszłość, która rysuje się w optymistycznych barwach, to faktycznie możemy, nasz demokratyczny udział w tym jest kluczowy. I ta książka faktycznie rozpoczyna właściwie taki bardzo fajny, właśnie takie myślenie o tym, właśnie jak bardzo ważna ta demokracja uczestnicząca jest. I jeszcze tak jako reklama tego, co się dzieje obecnie w Polsce, znaczy reklama, zapowiedź, może nie zapowiedź, złe słowo, w którą stronę to poszło. Tutaj Marcin pisał, to już było 8 lat temu, w tej książce o demokracji deliberacyjnej. Teraz już w Gdańsku odbyły się pierwsze panele, takie deliberacyjne panele obywatelskie, gdzie mieszkańcy faktycznie w demokratyczny sposób mogą deliberować na tematy tego, co jest dobre dla społeczności. Czyli jakby to już się dzieje, to już się zaczyna dziać. Teraz tą deliberację możemy wprowadzać w różne dziedziny naszego życia, też kwestie właśnie tego, jak możemy zaprojektować nasz system żywnościowy. Także ja Wam bardzo za uwagę. Tutaj jeszcze podaję maila do siebie, jakby ktoś potrzebował na przykład, żeby zamówić tą książkę, żeby nie przejść do klimatu. I tutaj też prosiłabym naszego administratora, który o to, żeby powrzucał te linki. To są właśnie te raporty, w których możecie poczytać o tym wszystkim pod względem właśnie agrobiznesu, jak tutaj powiedziałam. A ja jeszcze chciałam Wam polecić jedną rzecz, być może wśród nas są nauczyciele. Pakiet edukacyjny jest lokalny, jest globalny. Widzę, że też się to bardzo szybko wyświetla ten link, ale tutaj Artur wrzuci na czat. Jest to taki pakiet edukacyjny, w którym zawierają się scenariusze zajęć o żywności, o tych wszystkich elementach, zarówno właśnie z agrobiznesem, jak i właśnie z tymi zrównoważonymi modelami żywności, które można wprowadzać na zajęcia w szkołach. Razem z dostępem teoretycznym, razem z literaturą odpowiednią, razem z filmikami. Także bardzo Was zachęcam do tego, jeżeli tutaj są nauczyciele, edukatorzy, żeby z tego pakietu korzystać. Jest to bardzo kompleksowe przedstawienie tego tematu. Też właśnie jako Polska Zielona Sieć, do tych partii plan właściwie wreszcie do tego tworzenia. Także teraz Wam bardzo bym chciała podziękować. Jednocześnie trochę, przepraszając języka, że trochę dłużej mówiłam niż zamierzałam. No, cześć wszystkim jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że widzę znajomych tutaj na liście i nieznajomych też tym bardziej. Znaczy nie tym bardziej, ale bardzo się cieszę. Mojego sąsiada tutaj z pokoju sąsiedniego pozdrawiam. Zaczynamy prezentację o alternatywnych rynkach.
Ja w nawiązaniu do tego, co powiedziała Emilia, rozwinę temat alternatywnych do tego koszmarnego obrazu, który przedstawiła Emilia, systemu, które już powstają i które rozwijamy. Osoby obecni tu ludzie rozwijają, my rozwijamy w posadzie i generalnie w Polsce coraz więcej jest takich ruchów. Zaczynają od ogólnego nawiązania do tego, co mówiła Emilia. Tutaj widzimy dwa rodzaje rynku. Widzimy wolny rynek, tak zwany wolny rynek, kontrolowany przez Światową Organizację Handlu, właśnie przez ogromny biznes. Rynek, który rządzi się logiką zysku, czyli który jest nastawiony na minimalizację kosztów i na jak największy przychód. Oto mamy rynek lokalny, rynek rolniczy, rynek powiedzmy alternatywny, chociaż wolałbym go tak nie nazywać. Chciałbym, żeby to był rynek, o którym myślimy jako o normalnym rynku, o miejscu, gdzie idziemy po żywność, a nie myśleli o rynkach w kategorii smutnych panów w garniturach, którzy siedzą przy komputerach i spekulują na temat naszej żywności. To jest jakby efekt tego, co mówiła Emilia. Agrobiznes doprowadził do tego, że żywność została sfinansjalizowana, że podlega spekulacji jak każdy inny towar, jak każde inne dobro materialne i jest po prostu towarem, nie jest prawem człowieka, podczas gdy właśnie suwerenność żywnościowa i globalny ruch na rzecz przywrócenia systemów żywnościowych ludziom właśnie w ten sposób chciałby żywność widzieć jako prawo, jako podstawowe prawo każdego człowieka. Tutaj właśnie w takim globalnym kontekście chciałbym przywołać dwie takie inicjatywy ważne, które mają teraz miejsce. To jest, słychać mnie, tak? Nie oddychaj wcale, spoko. Przepraszam, dobra? Zaraz się muszę tutaj, foni brak, jest dobrze, okej, dobra. Więc ważne inicjatywy prawne na poziomie europejskim, które się odbywają. Transnational Institute to jest taki NGO, jest taka organizacja pozarządowa, która się zajmuje między innymi właśnie transnarodowymi korporacjami. To jest o tyle trudny temat dla prawodawstwa i dla naszego systemu, że to jest pierwszy raz w historii, kiedy obcujemy z bytami, które nie są narodowe, nie są zamocowane w żadnym konkretnym miejscu, tylko mają swoje placówki i swoje agendy na całym świecie. Ciężko ich ścigać przez to jakimkolwiek prawem, nie podlegają często pod żadne lokalne prawo. Nie ma narzędzi międzynarodowych, które regulowałyby ich działalność. I to prowadzi do wielu wypaczeń, do tego, że gwałcone są prawa człowieka, gwałcone są, czy podkopywane jest życie ludzi na całym świecie. I traktat o transnarodowych korporacjach, czyli TNCs, Transnational Corporations, właśnie ma służyć temu, żeby korporacje trzymać w ryzach. Jest to inicjatywa, która jest dyskutowana przy ONZ. Podobnie jak alternatywny traktat handlowy, dobrze, alternatywny traktat handlowy, zmniejszam ilość słów na minutę, troszkę mam presję czasu, bo mam trochę więcej slajdów i trochę więcej treści. Ja mam też przykłady konkretne, ale myślę, że spokojnie mamy jeszcze 40 minut, pół godziny się zmieścimy. Okej. Alternatywny traktat handlowy to jest propozycja konkretna, wychodząca właśnie od społeczeństwa obywatelskiego w Europie, od organizacji takich jak TNI, ale też wielu innych, która proponuje konkretne nowe reguły dla światowego handlu, też dla lokalnego handlu, przede wszystkim lokalnego, dla ograniczania właśnie tych powiązań międzynarodowych i do dyktatu korporacji. Tutaj jest link, tam są oba te dokumenty, dla ciekawych podaję jako taki ogólny kontekst dla tego, co robimy też w Polsce i co się dzieje lokalnie. To są w Europie obecnie najważniejsze inicjatywy, które się toczą, które są rozwijane. One są rozwijane również przez wymienione tutaj organizacje. Wszystko to są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, czyli oddolne ruchy ludzi, którzy wstają, domagają się swojego głosu, żeby odzyskiwać kontrolę nad systemem żywności i żeby wpływać na jego kształt. Organizacje, które znamy już też z innych webinarów, znamy La Via Campesina, największy ruch społeczny na świecie, ponad 200 milionów członków, szacuje się, że liczy, reprezentuje około 200 milionów drobnych rolników
głównie na globalnym południu. European Coordination, organizacja La Via Campesina również w Europie. My mamy tutaj kilka organizacji partnerskich, z których współpracujemy jako Mieleni Polska. Tutaj mamy właśnie logotyp naszego ruchu, który powstał z inspiracji globalnego ruchu Mieleni. O nim powiem parę słów, bo to jest to, co teraz w tym temacie w Polsce ma tak naprawdę największy zasięg i jest według mnie najbardziej wielowątkowe. Tutaj krótko o celach. Zanim o celach powiem tylko, od roku organizacja funkcjonuje. Powstała właśnie w konsekwencji spotkania grupy polskich rolników, przedstawicieli kooperatyw, RWS-ów, również NGO-sów na forum Mieleni w Rumunii. I tam w Rumunii podjęliśmy decyzję o tym, że w Polsce taka organizacja również jest potrzebna i że chcemy współpracować między środowiskami, żeby wątki dotyczące suwerenności żywnościowej rozwijać w Polsce. I tutaj mamy kilka naszych celów. Nie będę się nad nimi tutaj rozwijał, bo jest dużo ciekawszych rzeczy dalej. Wszystkie te informacje są na naszej stronie. Na pewno naszym celem jest ułatwianie dostępu do rynku małoobszarowym gospodarstwom, bo to jest to, w czym jest nasza przyszłość i w czym jest przyszłość klimatu też, o czym mówiła Emilia. I to jest na pewno, to musi być ważna gałąź rolnictwa i gospodarki państwowej. Oczywiście nie będzie jedyna, na pewno nie od razu. Nikt się nie stara powiedzieć, że to jest rozwiązanie wszystkich problemów. Na pewno nie w tym momencie. To jest zdecydowanie jednak zjawisko, które należy wspierać i rozwijać. Też poprzez odpowiednią politykę publiczną, przez odpowiednie przepisy. Staramy się na to też wpływać, organizując również między innymi kampanie, szkolenia, takie jak to, czy wydarzenia. Tutaj powiem kilka słów o wydarzeniach, które teraz się odbywały w nadchodzących miesiącach. Cykl webinariów, który właśnie Wam prezentujemy, będzie trwał do końca stycznia, także od razu w Dakarze nikt nie słychać. Ojej, przykro mi, ale cieszę się, że w ogóle do Dakaru docieramy. Jest dużo treści na prezentację, po prostu się mówić wolniej i głośniej i wyraźniej. Więc webinary będą trwały do stycznia. Polecam sprawdzić sobie listę na naszej stronie. Jest bardzo dużo ciekawych tematów. 1 do 3 grudnia w Grzybowie, stąd nadają też dzisiaj studenci EUL-u, spotkają się rolnicy, tacy, którzy od lat uprawiają ziemię i tacy z niewielkim doświadczeniem dopiero wchodzący w uprawy, żeby właśnie też wymieniać się doświadczeniami i ustalać wspólną wizję tego, jakby chcieli, żeby system żywności i rolnictwa w Polsce wyglądał. Pod koniec stycznia organizujemy pierwsze polskie forum Mieleni w Warszawie. To będzie ciekawe, na pewno duże wydarzenie, na którym dopiero ustalimy to, jak wspólnie, międzyśrodowiskowo, w szerszym gronie wyobrażamy sobie współpracę i jakie są możliwości, przede wszystkim jakie są szanse wpływania na politykę publiczną i na sytuację rolnictwa i żywności w Polsce. To jest nasze główne założenie, że nasze działania mają być skuteczne i chcemy, żeby były skuteczne. Jednocześnie monitorujemy procesy prawne, takie jak właśnie debatowanie, negocjowanie deklaracji praw chłopów i chłopek w OMZ. Teraz jest bardzo ciekawy moment, o którym relacjonujemy na naszej stronie. Projekt nowej wspólnej polityki rolnej to jest kluczowe, bo po 2020 roku ta polityka, wspólna polityka rolna będzie przeformułowywana. I co ciekawe, w dyrektywie polskiego rządu w wskazaniach technicznych do tej nowej wspólnej polityki rolnej polski rząd sugeruje, że powinno się wspierać takie inicjatywy jak kooperatywy spowodowane, RWS-y czy inne formy bezpośredniej sprzedaży. To jest bardzo dobrą wiadomością, bo wskazuje na to, że nawet w Polsce świadomość na temat tego, co jest potrzebne i co jest konieczne w sumie, żeby poprawić naszą sytuację lokalnie i globalnie, wzrasta. Teraz przechodząc już do konkretnych przykładów alternatywnych rynków, zacznę od kampanii, którą organizowaliśmy ubiegłej jesieni. Kooperatywa Dobrze głównie koordynowała tę kampanię w Warszawie. Współorganizowaliśmy jako Mieleni Polska. Dlaczego nie kupuję w supermarkecie? No właśnie.
Na tej stronie bardzo dużo informacji, przydatnych informacji mówiących o tym, dlaczego właśnie nie należy tego robić. To nie jest łatwe oczywiście, supermarkety są wszędzie, sklepów jest coraz mniej, mniejszych, czy na Jamajce też już jest ok, cieszę się, pewnie słonecznie. Coraz mniej jest sklepów lokalnych, coraz trudniej jest kupić żywność od rolnika. Znaczy teraz to się dopiero zaczyna odnawiać, to dopiero zaczyna wracać, bo ludzie zaczynają tego szukać. No ale też ilość gospodarstw rolnych znacznie spadła. Nie będę teraz przywoływał liczb, nie mam ich tutaj zapisanych. Jeżeli chodzi o oddziaływanie supermarketów na sklepy i na drobny handel, no to wiadomo, można sobie wyobrazić, to są niewyobrażalne liczby. Janek tutaj wkleja, to są w Anglii, dzisiaj mogę przytoczyć jeden fakt, w Anglii od 92 roku pojawiło się 25 tysięcy supermarketów, co spowodowało zniknięcie 370 tysięcy lokalnych sklepów, piekarni, sprzedawców ryb, nie wiem, tam rzeźników i tak dalej. Po prostu, co też oczywiście skutkuje redukcją zatrudnienia, bo supermarkety nie zatrudniają tyle ludzi proporcjonalnie, ile takie lokalne przedsiębiorstwa, a jednocześnie rozbijają społeczności, podkopują tożsamość lokalną, niszczą suwerenne systemy żywnościowe. To jest jakby to, do czego my chcemy wrócić, czyli do tego, żeby tak naprawdę utrzymać nasze bezpieczeństwo. Nie będę mówił o tym rozróżnieniu na bezpieczeństwo i suwerenność żywnościową, bo to nie jest ten temat, o tym mówiliśmy w poprzednim webinarium i o tym można poczytać na stronie, to jest bardzo ciekawe. A ja powiem o konkretnych przykładach tego, jak alternatywne rynki się teraz kształtują. I proponuję teraz, chciałem, żeby to zrobić też markerem, ale możemy zrobić tak, że będziecie wpisywać to w czacie. Tutaj są różne formy alternatywnych rynków wymienione, czy różne w ogóle przejawy do alternatywnego rynku. Tutaj jest to hasło logika partnerstwa, bo to jest to, co ich wszystkich łączy, w przeciwieństwie do logiki zysku, na której opiera się handel międzynarodowy obecnie. No i tutaj są różne formy, nie tylko formy sprzedaży, takie jak właśnie lokalne targi, rolnictwo wspierane przez społeczność, czy kooperatywy, ale certyfikaty. Także jeżeli byście mogli, ja przejdę przez to, jeżeli byście mogli w czacie napisać z tych zjawisk, czy z tych form, których używacie, czy użyliście ostatnio, czy do których się, o proszę, jest nawet jakiś RWS tutaj już pierwszy, super. Także jeżeli byście mogli się podzielić, no właśnie, super. Tutaj mamy, bo tak żeby się podobać, nie, że to już się dzieje i że są wśród nas. FT. Co to FT? Fair trade. No jasne, fair trade. Sorry. Kooperatywy. Są kooperatywy. Coop RWS, Katarzyna Wrona, oczywiście. Wydarzenia. No tutaj mamy tych form trochę. Teraz opowiem o nich w szczegółach, o kilku z nich. No jest, sąsiedzi, o, dokładnie, to jest kluczowe. My też tutaj teraz w osadzie twórców w Łódzku mieszkamy trochę w sąsiedztwie monokultur i mało tu jest gospodarzy, którzy uprawiają trawiny, którzy mają zróżnicowaną produkcję. Zazwyczaj to są, o, ogrody miejskie nawet, super, ale to chyba Londyn, Katarzyna Mikołajczyk pisała. To nie jest takie proste w Polsce. No właśnie. O londyńskich ogrodach miejskich opowiem trochę za chwilę. No ale właśnie tutaj też się staramy zaopatrywać lokalnie mleko, przynajmniej jajka, jakieś miody, oleje na zimno tłoczone mamy lniane. Generalnie jest tego bardzo mało, nie mamy dużego wyboru. Jeżeli chodzi o warzywa, to dostępne warzywa pochodzą z giełd, dużych giełd warzywnych. Na giełdy warzywne warzywa przyjeżdżają z bardzo różnych miejsc, oczywiście nie tylko z Polski. Jeżeli z Polski, to ze wszystkich zakątków, a nie tylko stamtąd, bo oczywiście pomidorów już w Polsce o tej porze nie ma, we wszystkich sklepach są. Chciałem powiedzieć o, no bo jest tych odpowiedzi tutaj sporo, mówię do mikrofonu, mam nadzieję, że mnie słychać. Bardzo się cieszę, że to jest wśród nas tutaj powszechne,
I właśnie musimy się starać, żeby to było powszechne nie tylko wśród nas, tylko żeby to po prostu stawało się powszechne. To ma ogromne korzyści, te formy szczególnie bezpośredniego kontaktu z rolnikami i formy, które opierają się na spółdzielczości, mają ogromny potencjał społeczny w ogóle i są warte rozwijania. Ja chciałem powiedzieć o takich trzech modelach certyfikacji, bo to jest też ciekawy temat. Tutaj są sklep Zero Waste, no proszę. Fajnie, że słychać. Tutaj jest ta certyfikacja rozpisana według poziomu kontroli społecznej nad procesem produkcji. I ona tu jest rozpisana maleją. Mamy rolnictwo wspierane przez społeczność, które charakteryzuje się największą kontrolą i wglądem w proces produkcji. Tak zwane PGS, czy też PSG po polsku, partycypacyjne systemy gwarancji, które w Polsce są, które praktycznie w Polsce nie istnieją, ale tym bardziej chciałem powiedzieć o tym dwa słowa. I certyfikaty ekologiczne powszechnie znane wszystkim. Od nich zacznę. Certyfikaty, tutaj wszystkie tutaj z boku widoczne znaki na pewno są Wam znane. Nie da się zaprzeczyć, że wnosły ogromny wkład w rozwój rolnictwa ekologicznego, że są bardzo ważne i że w pewien sposób dają pewność jakości i tego, że dany produkt został wyprodukowany w dany sposób. Problem, czy też właśnie ułomność tego systemu polega na tym, że jakość czy ekologiczność jest tutaj definiowana odgórnie przez ustawy legislacyjne i urzędowe, które wynikają z różnych przesłanek i z różnych założeń, nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Bardzo często są to produkty zrównoważone i uprawiane w sposób zrównoważony, no ale to są nie wszystkie te certyfikaty świadczą o tym, że dany produkt na przykład został wyprodukowany bez użycia szkodliwych substancji, powiedzmy. Nie? To są po prostu normy, które są regulowane przez konkretne protokoły, przez, jak tutaj jest napisane, regularne inspekcje gospodarstw przeprowadzają profesjonalne organizacje, co też jest pozytywnym zjawiskiem i dobrym. Jednak ten system certyfikacji podlega najmniejszej kontroli społecznej, jakby sami ludzie mają najmniejszy wgląd w to, jak to rzeczywiście wygląda. I dobrym przykładem jest to, że w momencie, kiedy certyfikaty weszły do powszechnego użycia, to ogromnie zwiększyła się liczba powierzchni, hektarów uprawianych w sposób ekologiczny, ale nie zwiększyła się liczba rolników ekologicznych. To po prostu było charakterystyczne dla agrobiznesu, dla tego schematu, kiedy coś, co zaczyna być pożądane i na co zaczyna być popyt, jest przejmowane przez po prostu wielkie korporacje i wykorzystywane jako chwyt, dodatkowy zysk. I to też się zaczęło dziać, takie zjawiska jak intensywna produkcja ekologiczna, wielkoobszarowa produkcja ekologiczna, to są oczywiście bzdury, które mają nic wspólnego z ekologicznością czy ze zrównoważoną produkcją, no a jednak można znaleźć produkty z takich upraw z certyfikatem. Tutaj oczywiście jeszcze inne ułomności tego systemu, brak bezpośredniego kontaktu producenta z rynkiem. Najczęściej są to też często, w Polsce to wygląda troszeczkę inaczej, bo wiele drobnych gospodarstw jest certyfikowanych, ale też ogromna ilość polskich ekologicznych gospodarstw eksportuje żywność do Niemiec i jest dedykowana też zamożniejszej części społeczeństwa. W tym systemie certyfikacji zaufanie konsumenta jest też oparte o etykietę, czyli o to, co jest napisane. A nie jak w przypadku partycypacyjnych systemów gwarancji, o wspólną, szeroko zakrojoną umowę społeczną. Tutaj po prawej stronie mamy taki schemat tego, jak to przebiega, gdzie zbiera się grupa zainteresowanych lokalnych mieszkańców. Są to gospodarstwa, przedsiębiorcy społeczni, grupy ludzkie wspierające bardzo często, czyli osoby, które są w stanie potwierdzić na przykład naukowo jakość danej gleby, czy sposób, czy wartość odżywczą danego produktu, czy zawartość jego skład chemiczny. Spisuje się również kontrakt i protokół weryfikacji. Wszystko są po prostu horyzontalne poziomy demokratyczne, gdzie producent jest w stanie określić swoje ograniczenia, określić swoje potrzeby, a z drugiej strony konsumenci mogą przedstawić swoje oczekiwania, mogą wspólnie ustalić sposób tego, jak to będzie wszystko kontrolowane, jak to będzie dystrybuowane również. I taki produkt
tutaj właśnie też jakość jest, jest pojęciem, które jest definiowane przez całą tę grupę i ekologiczność, czy tam cokolwiek ten certyfikat ma oznaczać, jest definiowane przez tę grupę. I to skutkuje właśnie dopuszczeniem takiego znaku. Tutaj takich znaków jest trochę jako przykłady pokazanych. Głównie z Alzheimerem, ponieważ tam ten system ma dosyć dużo, zdobywa dosyć dużą popularność. Taki znak już jest dostępny dla szerszej grupy społecznej niż tylko ta, która dany kontrakt zawarła, więc to jest też ciekawe takie zaufanie pomiędzy ludźmi, które po prostu rozprzestrzenia się poza tę grupę inicjującą. No i to też ta żywność ekologiczna dla każdego jest tutaj głównym założeniem, gdzie po prostu cena jest niższa. Bardzo często produkty w tych krajach przynajmniej są sprzedawane bezpośrednio i z pominięciem pośredników, więc dedykowane są również uboższym. Takie przynajmniej jest właśnie założenie tego systemu. W Polsce tutaj jest akurat przykład znak Ecolandu. To jest coś, podobnego do PGS, to jest po prostu znak jakości Stowarzyszenia Ekologicznego, największego Stowarzyszenia Ekologicznych Rolników w Polsce, który też właściwie w podobny sposób został utworzony i w podobny sposób funkcjonuje. No tyle, że po prostu został wypracowany w grupie stowarzyszenia. No i oczywiście rolnictwo wspierane przez społeczność, czyli system, gdzie konsumenci mają największą kontrolę nad tym, w jaki sposób dana żywność jest produkowana i pozyskiwana. No i to się też opiera na bezpośrednim kontakcie z producentem. Bardzo często konsumenci przyjeżdżają do rolnika na gospodarstwo, pomagają mu tam w pracy, znają się bezpośrednio, widują się co tydzień. Paczki są składane co tydzień przez rolnika i rozsyłane, rozwożone najczęściej przez niego do miasta. Różnie to jest organizowane, każda grupa organizuje się na swój sposób. Jest bardzo dużo materiałów na ten temat w internecie, także też nie będę o tym mówił za długo. Są na ten temat webinaria, są przewodniki. Tutaj właśnie jest przewodnik IGO, który został wydany w ubiegłym roku. Jest też portal wspierajrolnictwo.pl, bardzo ciekawy, niedawno powstały. Bardzo polecam tutaj wyborcze materiały, znajdziecie bardzo dużo informacji i o RWS-ach i też o innych formach, alternatywnych formach sprzedaży. No i też dodatkowo linki do grupy na Facebooku. Tak, RWS-y to jest taka forma, która właśnie zakłada najbliższy kontakt rolnika z konsumentem. Bardzo często to jest bardzo mały model, taki rynek rodzina dla rodziny, co nie zmienia faktu, że w Europie według szacunków Agency, czyli agencji, takiej organizacji, która koordynuje właśnie sieć RWS-ów na świecie, w Europie i na świecie, około już ponad ludzi w Europie korzysta z systemu RWS. Jest bardzo popularne w Niemczech, bardzo popularne we Francji, bardzo mocno rozwijana forma też w innych krajach, w Polsce dopiero raczkująca. Inicjatywa wspaniała, ceny szalone, pisze Natalia. Nie wiem, czy szalone, paczka warzyw tygodniowa, najmniejsza w RWS-ie Dobrzyń nad Wisłą, z którego zaraz zobaczymy krótki filmik. Chociaż może już nie go włączał, bo mamy mało czasu, więc polecam wam zobaczyć w linku, opublikujemy go też na czacie, filmik o RWS-ach, który jest chyba bardzo ciekawy. Tutaj po prezentacji zachęcam do obejrzenia go. Tam paczka tygodniowa kosztuje od 20 do 36 zł, o ile się nie mylę. No i to jest jakby warzywa na tydzień, ekologiczne od sprawdzonego źródła. Myślę, że to nie jest duża cena. Szczególnie, że jesteśmy przyzwyczajeni do płacenia niskich cen za żywność. Jest to bardzo, bardzo przykry i bardzo zły trend i nasze przyzwyczajenie, które zostało wykreowane przez supermarkety i przez ceny dumpingowe, które nie są prawdziwe, nie mają po prostu, nie mają żadnego odniesienia do rzeczywistości, nie zakładają
miliardów kosztów ukrytych w środowisku, w zdrowiu ludzi, w kosztach społecznych. To jest inny temat. Generalnie żywność, przyzwyczailiśmy się bardzo do niskich cen. Niestety żywność nie jest tania. Wyprodukowanie żywności też nie jest tania. Kooperatywy spożywcze. W Polsce to jest ruch, który dużo lepiej się rozwinął, dużo bardziej niż w US, jak na razie przynajmniej. Kooperatywy prawdopodobnie dlatego, że w przypadku RWS-ów gospodarstwa RWS w Polsce są zakładane przez młodych rolników, którzy dopiero zaczynają uprawę. To jest taki model, do którego bardzo ciężko starszych ludzi przekonać. Co jest łatwiejsze w przypadku kooperatyw spożywczych, gdzie handel, powiedzmy, wygląda tak, jak zwykle wyglądał, po prostu zamówienia są regularne i tutaj zależnie od sposobu organizacji danej kooperatywy rolnik po prostu dostarcza w dane miejsce lub odbiera się od niego zamówienie dla kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, co dla niego jest bardzo korzystne, a dla ludzi oznacza ograniczenie kosztów transportu czy ominięcie pośredników, a także sprawniejszy sposób dystrybucji, opierający się często właśnie na tutaj zasadzie partycypacji wolontariatu, czyli wspólnej pracy członków. To jest taka najbardziej podstawowa wspólna cecha kooperatyw spożywczych. No i oparcie o tradycję spółdzielczą i ruch obywatelski. To jest coś, co wszystkie kooperatywy łączy. Poza tym wszystkie kooperatywy są indywidualnie tworzone przez członków i mają swoje zasady, które najbardziej odpowiadają ludzie, którzy je budują i którzy w nich funkcjonują. I chciałem podać parę przykładów dosłownie kooperatyw spożywczych krótko. Bo tutaj w tych linkach znajdziecie informacje. Kolektywny WordPress to jest spis wszystkich grup kooperatywnych i zakupowych typu kooperatyw, nazywanych kooperatywami. Nie będę tutaj wchodził też w definicyjne szczegóły, ale wszystko to są interesujące inicjatywy, które pomagają zdobyć żywność bezpośrednio od rolnika. Tutaj mamy przykład kooperatywy z Belgii, z Brukseli. To jest model sklepu Biscoop. To jest model sklepu członkowskiego, gdzie tylko członkowie kooperatywy mogą kupować. Obecnie jest ich około 1500. To są członkowie działowcy, każdy z nich wnosi jednorazowy koszt na rozwój przedsiębiorstwa i każdy z nich ma obowiązek pracy. To jest akurat 2 godziny 45 razy na 4 tygodnie. Zatrudniają 15 osób, oczywiście przy takim wymiarze pracy i godzin i rozmiarze przedsięwzięcia już konieczna jest spora ekipa. Także jest to przedsiębiorstwo społeczne, stwarzające miejsca pracy, a jednocześnie bardzo silna społeczność i bardzo demokratycznie operująca. Tutaj akurat na zdjęciu są przykłady ich spotkań zebranych, na których podejmuje się kluczowe decyzje. Co ciekawe, właśnie oni zapraszają na te spotkania również producentów żywności. Kooperatywa do Polsce to jest pierwsza kooperatywa, która prowadzi swój sklep spożywczy. Dwa sklepy spółdzielcze działające w Warszawie w tym momencie. Polska ma swoją specyfikę też prawną dotyczącą stowarzyszeń, spółdzielni. Nie jest to łatwe, nie jest łatwe prowadzenie takiej działalności. Spółdzielnia nie jest w ogóle formułą, która do takiej działalności by była odpowiednia. To jest po prostu sytuacja, w której tam powiedzmy 100 członków pracuje jako wolontariusze. Spółdzielnia nie stwarza ram dla takiej działalności niestety. Ten sklep za to jest otwarty na zewnątrz, mogą w nim kupować również ludzie niezrzeszeni w kooperatywie, no i którzy płacą już wtedy marże za produkty. Oczywiście osoby zrzeszone w kooperatywie również pracują i oddają 3 godziny swojego czasu. Jeszcze jedna kooperatywa, o której tylko wspomnę, to jest kooperatywa, ja jestem związany od początku, która jest przykładem takiej kooperatywy właśnie oddolnej, nieformalnej, która nie oferuje na rynku oficjalnym, nie ma działalności gospodarczej, nie ma w ogóle żadnej osobowości prawnej. Jest grupą znajomych, która, znaczy w cudzysłowie i naprawdę, jest grupą znajomych, którzy po prostu robią wspólne zakupy. Tylko że w tym momencie to jest już powiedzmy 100 znajomych, którzy robią wspólne zakupy, mogą sobie wynająć lokal, mogą wspólnie ułatwić sobie znacznie
przepływ gotówki, przepływ towarów, przepływ też ludzi w tej organizacji. To jest już trudne oczywiście na tym poziomie i obecnie staramy się stowarzyszyć i zatrudnić kogoś w kooperatywie do pracy, bo przy takiej ilości osób i towarów, która przepływa co tydzień przez nasz lokal, to nie jest już możliwe, żeby to robić tylko w oparciu o wolontariat. Także to też jest proces, na którym są kooperatywy, które funkcjonują do 30-50 osób, nieformalne i świetnie sobie radzą i mogą takie pozostać. Kiedy taka grupa się już rozrasta, to warto, żeby zmierzała w stronę formalizacji i oczywiście też sklepu, no bo to się wydaje taką najbardziej naturalną drogą i też użyteczną z wielu względów. Tutaj jeszcze jeden przykład, znowu ogrodnictwo miejskie, tutaj też spółdzielcze. Bardzo ciekawy przykład, Organically, też jest pewnego rodzaju kooperatywa z Londynu. Operują na kilku, bodajże 4 hektarach terenu. Produkują głównie warzywa liściowe, głównie miksy sałatowe, to jest ich sztandarowy produkt. I też sprzedają je w paczkach cotygodniowych, takich box schemes, czyli właśnie w paczkach od rolnika, w których są ich warzywa, ich liście, a także warzywa okolicznych producentów. Sprzedają też do restauracji kawiar, na targu szkolnym, na targu lokalnym, a także prowadzą bardzo szeroką działalność edukacyjną. To też bardzo ciekawe, w przypadku przyjmują wolontariuszy na praktyki, mają kurs, prowadzą kurs upraw ekologicznych, działają od 10 lat, oferują też usługi ogrodnicze. I są bardzo mocno zaangażowani też ruch na rzecz wolności żywnościowej, jak widać. Większość tych inicjatyw to są inicjatywy obywatelskie, więc wpływają, starają się wpływać na rzeczywistość, starają się kształtować. To są ruchy, organizacje zdefiniowane politycznie, nie w sensie partyjnym, tylko w sensie zaangażowania w kształtowanie rzeczywistości, w aktywne wpływanie na to, jak ona jest strukturyzowana organizowana prawnie. Jeszcze jeden taki przykład, bardzo ciekawy, to jest spółdzielnia pasterska w Bristolu. To jest spółdzielnia pasterska, to już jest interpretacja tej organizacji, to jest kilkanaście osób, które hodują kozy w mieście, wypasają je na terenach, które dzierżawią od miasta. Prowadzą również sklepik z produktami nabiałowymi. Bardzo ciekawa, innowacyjna inicjatywa. Te kozy służą jako kosiarki, te kozy służą też jako wartość oczywiście edukacyjna dla dzieci. Jednocześnie są wspaniałym urozmaiceniem w mieście i nie są wypasane w samym centrum, ale tak, za chwilę sesja pytań, więc powoli kończymy. Także kozy polu to jest bardzo, bardzo ciekawy przykład na miejsce na miejskie ogrodnictwo. Tak jak mówiłem, w Polsce miejskie ogrodnictwo nie jest silnie reprezentowane, nie ma silnych organizacji, które by to robiły. Uprawy w miastach nie są zbyt powszechne. Tutaj mam pytanie do Was. To jest dosyć tendencyjne pytanie, jeżeli ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć, tendencyjne. Nie jest tendencyjne, jest proste i trudne jednocześnie. Jeżeli ktoś by mógł na nie odpowiedzieć, to będę bardzo wdzięczny. Odpowiedź jest przygotowana na kolejnym slajdzie, zaraz do niego przeskoczę. Dokładnie to jest odpowiedź, która nie jest akurat na tym slajdzie, ale która jest bardzo podobna. Dokładnie. Dokładnie to jest kluczowe, tak jak powiedziałem na początku, ta logika partnerstwa i współpracy, czyli to my tworzymy po prostu. Tylko w ten sposób takie alternatywne rynki w tym momencie powstają, dlatego niestety wciąż są alternatywne. Nie ma żadnych regulacji, ani żadnych ułatwień w obecnym systemie, które by ułatwiały zakładanie i prowadzenie takich inicjatyw czy takich form rynkowych. I to jest kluczowe, żebyśmy na tym etapie, kiedy to się nie dzieje odgórnie, żebyśmy to po prostu robili, żebyśmy to inicjowali, żebyśmy rozwijali te inicjatywy,
I to jest najbardziej prosty i oczywisty sposób, w jaki możemy się zaangażować. Często jest on umniejszany jako o małej wartości, czyli właśnie głosowanie portfelem, jako że my mamy niewielki wpływ, to co robimy, to jest nasza indywidualna sprawa i nie mamy wpływu na to, jak operują wielkie korporacje. Otóż nie, mamy wpływ na to, jak jest kształtowany rynek. Mamy wpływ również na wielkie korporacje, jak pokazuje wiele przykładów z ostatnich lat. Zorganizowany ruch obywatelski przez silne kampanie krytykujące niektóre działania. Nie będę teraz wskazywał, ale bardzo wiele przykładów. Nawet w Polsce przykład ING Banku Śląskiego, który został poddany takiej społecznej presji inwestowania w energetykę węglową i ugiął się w cudzysłowie, znaczy musiał posłuchać głosu ludzi. I to jest prawda, że nikt nie jest w stanie zignorować głosu tysięcy ludzi. Jeżeli jest nas grupa, jeżeli jest nas dużo, jeżeli w stanie masa krytyczna, to po prostu nikt nie jest w stanie tego powstrzymać. I to jest jedyne rozwiązanie w tym momencie, żeby te inicjatywy faktycznie rozwijały się i wzrastały. To jest też celem naszych działań w ramach Mieleni, żeby tworzyć silną międzyśrodowiskową sieć ogólnopolską, ludzi, którzy będą potrafili, mogli w danym momencie, kiedy będzie taka potrzeba, wyrazić swój solidarny głos w danej sprawie. Czy to są petycje, czy to są protesty, czy to są akcje, jakby form kampanii są dziesiątki. Można to robić na różne sposoby, ale na pewno trzeba to robić, bo w tym momencie po prostu nikt inny tego nie zrobi. Nasz rząd, każdy inny rząd jest teraz motywowany i zanurzony w systemie, obowiązującym, który oczywiście silny i ogromny. Nie da się tego ukryć, ale jest totalnie zależny od nas i to jest bardzo pozytywny aspekt. Konkluzja. Może jakby to od nas wszystko zależy ostatecznie. Jesteśmy konsumentami, tworzymy popyt, więc jeżeli będziemy działać wspólnie w dany sposób, to w dany sposób będzie kształtować się rzeczywistość. Tego zachęcam, zakładamy RWS, zakładamy kooperatywy, kupujemy bezpośrednio, uprawiamy swoją żywność, tworzymy mikrosieci. Ja, słuchajcie, mamy kilka jeszcze minut na odpowiedzi na wasze pytania. Pierwsze pytanie, które tutaj odnalazłem, to było od naszych kochanych studentów. Ja już wklejam je na link, tutaj na czat. I to jest chyba nawet konkretnie do Jędrzeja, ale Emilia też może się do tego odnieść. Co mogłoby pomóc konsumentom w odbiorze żywności, żeby zrozumieć, jaki jest prawdziwy koszt produkcji tej ekologicznej żywności? Bo wiadomo, ona jest zawsze droższa, wymaga więcej pracy. Jak myślicie? No, ja myślę, żebym oddał głos Adili, bo Emilia prowadziła kampanię uświadamiającą na ten temat. No, my jak prowadzimy różnego rodzaju zajęcia, to jakby staramy się najpierw pokazać, jakie koszty ponosimy w przypadku produkcji takiej przemysłowej, czyli z tego modelu przemysłowego. Czyli jak pomimo tego, że otrzymujemy w miarę tani produkt, to jak te koszty, prawdziwe koszty są eksternalizowane, czyli jakby przenoszone na zewnątrz, przenoszone jakby poza to, co jest uchwytne w tym procesie produkcji bezpośrednio w danej firmie, tak? Czy na przykład właśnie jak przetwarzamy tę żywność w zakładzie, fabryki, to jakby nie uwzględniamy tego, jak ta fabryka oddziałuje na środowisko naturalne, albo na przykład ile ludzi zostało po prostu utraciło źródło swoich dochodów właśnie przez to, że na przykład powstała ta fabryka. Więc to są te wszystkie takie koszty środowiskowe i społeczne, które firma po prostu nie ponosi. Dlatego tu się mówi o tej eksternalizacji kosztów. Więc jeżeli sobie to wszystko uświadomimy, to możemy właśnie pokazać, że żeby otrzymać dobrej jakości produkt, gdzie dbamy faktycznie o rolnika, gdzie dbamy ogólnie, gdzie dbamy o człowieka, gdzie dbamy o środowisko, to kosztuje, dlatego że kosztują zasoby naturalne, one nie są darmowe. Więc to jest bardzo ważne. I dopiero wtedy, jak się to zrozumie, to te koszty mogą faktycznie nie są już takie przerażające.
To jest też ta kwestia zdrowia. Wiesz, eksternalizowanym kosztem jest nasze zdrowie. Jeżeli jemy to junky food, czyli to jedzenie takie śmieciowe, pomimo tego, że mało zapłacimy, to no niestety po paru latach, po kilku latach do jedzenia, bardzo wiele wydamy na leki, na lekarze, na leczenia różnych dolegliwości. Więc to też jest przykład takiej eksternalizacji kosztów, która jest dokonywana. Czyli jakby poniesiemy koszty tego w jakimś odroczonym perspektywie czasu. I to ludzi przemawia. Natomiast faktycznie ceny produktów w sklepach ekologicznych, które sobie narzucają takie marże, to jest sporawy, no nie są na przeciętnym pierwszym. Oj nie. Dlatego ja tak bardzo żałuję, że sklep kooperatywy jest tylko w Warszawie, bo po prostu uważam, że to jest wspaniała inicjatywa i tam tak naprawdę te ceny, które są w sklepach w Warszawie, kooperatywy dobrze, są naprawdę znośne. Są świetnej jakości produkty ekologiczne, sprawdzone i naprawdę nie płacimy dużo. I to w tą stronę to powinno być. Okej. Okay. Z jednej strony właśnie też wydaje mi się, że w kooperatywie u nas w Krakowie te ceny nie są aż tak diametralnie różne właśnie. Żywności. Powiedzmy, że jeżeli marchewka kosztuje złotówkę za kilogram, to jakby jest. To wynika z tego, ile kosztuje rzeczywiście sprawa, z tego, o czym mówiła Emilia. Jeżeli mówimy też o małoskalowej produkcji, no to oczywiście to też będzie stosunkowo wobec rolnictwa przemysłowego mniej wydajne. Nie da się oddzielić żywności od pozostałych kwestii, takich jak energetyka czy zdrowie. I to oczywiście ogólnie rzecz biorąc wymaga systemowej zmiany i jeżeli chodzi o politykę publiczną, to też ta żywność ekologiczna może być, czy żywność właśnie pochodząca z drobnych gospodarstw powinna być wspierana przez państwo, tak jak teraz dotowane jest rolnictwo przemysłowe. Zdrowienia publiczne to jest ogromna część, gdzie to takie małoobszarowe mogłyby się rozwijać. Dlaczego szkoły czy szpitale nie miałyby się zaopatrywać lokalnie u rolników z sąsiedztwa? Dlaczego państwo nie miałoby wspierać takich inicjatyw, skoro inicjatywy są dobre? Że to dotyczy bardzo wielu innych aspektów, takich właśnie też jak energia, czy alternatywa energii, które też są drogie, ale które też nie są w żaden sposób wspierane przez państwo, więc to jest też coś, czego musimy się po prostu domagać. Tak, też wydaje jeszcze tak dodając tutaj, że faktycznie im większe będzie zainteresowanie ze strony konsumentów, tym rynek też będzie reagował i te ceny też powinny być stać się niższe, tak? Też w tych właśnie takich sklepach ekologicznych, które faktycznie windują ceny. Tak, dokładnie. Zatem też ktoś tutaj napisał, że widzi jak już umknęło to. Jak ludzie w sklepach co ludzie kupują i nie wyglądają na biednych, tak? Więc właśnie to jest też uświadomienie ludziom, że ta żywność, która jest w supermarketach, to już tak mówimy tutaj przysłowiowo w tych supermarketach, ale że ona po prostu szkodzi zdrowiu, bo nam się wydaje, że jak coś jest w sklepie, to jest zdrowe. I ważna jest też świadomość, że to, że jest w sklepie, to nie oznacza, że to jest zdrowe do twojego, że nie kończy się wtedy zdrowe. Super, właśnie dostałam od was też bardzo duży odzew na maila a propos książek, więc powiem wam, że będę mogła się tym zająć na początku grudnia, jak będę w Krakowie, bo książki są w Krakowie, więc książki powinny do was dotrzeć koło połowy grudnia. Mam nadzieję, że to jest dla was okej. Okay. Ale nie obawiajcie się, dotrą. Dzięki ja też bardzo za wspólne poprowadzenie tego tematu i w ogóle ta dyskusja, która teraz dopiero się zaczęła wywiązywać, szkoda, że tym razem nie da się jej pociągnąć dalej, bo właśnie tego rodzaju pytania i zmuszają do myślenia. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, dziękujemy ekspertom, dziękujemy Instytutowi Globalnej Odpowiedzialności. Do zobaczenia na kolejnym webinarium, a nagranie już niedługo na stronach IGEO. Pozdrawiamy serdecznie i miłej nocy. Dzień dobry.